Siemaneczko Diablomaniacy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Tomas. Jesteśmy świeżo po pierwszym dniu BlizzConu i na panelu z Diablo została ogłoszona super mega wiadomość. Diablo 2 Resurrected, odnowiona wersja Diablo 2 została już ogłoszona oficjalnie, że wyjdzie w 2021 roku. Także mega pozytywna wiadomość. Co możemy już powiedzieć o tym Diablo 2 Resurrected? Jest to w pełni zremasterowana wersja Diablo 2 i Lord of Destruction. Cała grafika, jak tutaj widać, została stworzona na nowo. Wszystkie modele klas, terenów, przedmiotów, potworów, czarów zostały od nowa stworzone. Jak widać tutaj na tym cinematiku, jest całkowicie nowy wygląd. I dodatkowo została odwzorowana też tak, jak znaliśmy ją. Czyli jeden do jeden, bym tak powiedział, została po prostu przeniesiona cała grafika. Po prostu są nowe modele w 3D, ładniejsze, z nowymi rozdzielczościami to będzie wszystko, więc jak najbardziej fajnie. Dodatkowo został odnowiony dźwięk, wszystkie filmy, audio i muzyka też na wyższe rozdzielczości, Dolby Surround i tak dalej, 4K. Więc fajnie wszystko od nowa ulepszyli, zremasterowali. Gra zostanie wydana w 2021 roku i zostanie wydana na wszystkie platformy. Tutaj jest ciekawa informacja, ponieważ będzie można w nią grać na Xboxie, będzie można w nią grać na PlayStation, Nintendo Switch, no i oczywiście peceta, to jest standardowo. Więc multiplatformowo będzie można w nią grać. Ta wiadomość jest też bardzo ciekawa. Co to znaczy multiplatformowo? Czyli będziemy mogli mieć jedno konto prawdopodobnie, na które będziemy już z progresem mogli wchodzić i na Nintendo Switch, i na peceta. Ciekawe, czy będzie trzeba kupować dwa klucze, żeby na przykład na peceta w domu sobie grać, a na Nintendo Switch prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie trzeba będzie mieć dwa klucze, żeby mieć dwie, ale będzie można wchodzić na to jedno konto i robić sobie progres na jednym koncie, multiplatformowo. Jest to moim zdaniem bardzo pozytywne rozwiązanie, ponieważ gracze w końcu będą mogli grać razem. Nie tak jak w Diablo 3, że było oddzielnie, gracze konsolowi grali oddzielnie, a gracze PC-towi grali oddzielnie. Tutaj będzie można prawdopodobnie razem grać. Nie jestem jeszcze do końca pewien, ale tak tutaj mówią. Dobra, dalej. Gra ma standardowo 5 aktów, jest to Lord of Destruction i 7 postaci, czyli wszystko tak jak było w starej grze, w starym Diablo 2. Gra zostanie zastąpiona, nie zostanie zastąpiona, tak jak zrobili to z Warcraftem 3, czyli będzie można grać normalnie w starą wersję Diablo 2 i w nową, niezależnie od tego, Diablo 2 Resurrected. Dodali oczywiście kilka ulepszeń. Takie podstawowe ulepszenia to będzie dzielona skrzynka. Nie trzeba będzie w końcu tych plecaków robić, tak jak w modach do Diablo 2 plagi i zrobili, że będzie dzielona skrzynka między kątem na Battlenecie. Auto podnoszenie golda. Mega, mega fajne rozwiązanie. To jest też super. No i dodatkowe okno statystyk, to tam też w różnych modach plagi czy Project Diablo były statystyki, których nie było widać. Co jeszcze?
Multiplayer klasycznie będzie na 8 osób. Ogólne pierwsze wrażenie, mega, mega jestem zadowolony z tego, że wyszedł ten mod. Bardzo czekałem na niego i jestem bardzo pozytywnie zaskoczony wyglądem, klimatem, światłem, modelami. Super to wygląda, bardzo mroczny klimat, taki jak po prostu w starym, dobrym Diablo. Także prace ciągle trwają nad tym dodatkiem. Myślę, że nie wyjdzie wcześniej niż w drugiej połowie 2021. Będzie można oczywiście feedback dawać, jeżeli gracze coś tutaj zauważą. Można pisać pomysły swoje dodatkowe. Jest to jeszcze w trakcie budowania. Wszystko wygląda fantastycznie, jak na ten pierwszy wygląd, który wczoraj dostaliśmy. Mamy oczywiście tylko takie krótkie gameplaye, jakieś tam krótkie scenki z gry. Natomiast wygląda to świetnie. Coś jeszcze mogę powiedzieć? Super, no naprawdę jestem mega zadowolony. Na moim kanale naturalnie zajmę się oczywiście tą grą Diablo 2 Resurrected. Czekajcie na oczywiście jakieś nowe filmy opisowe. Zapraszam Was do subskrybowania kanału i komentowania i lajkowania, jeśli chcecie być na bieżąco. No i co? Czekamy na wydanie. Grę już można kupić w przedsprzedaży. Także super. Będę niedługo nagrywał jakieś wideo z bardziej może szczegółowym opisem. Na stronie są pewne jeszcze informacje. Także na dzisiejszy dzień to by było tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Siemanko, cześć!